Szanowni Państwo, to proponuję, żebyśmy rozpoczęli nasze spotkanie. Spotkanie, które jest poświęcone promocji książki, ale zarówno książka jest niezwykła, jak i fakt, iż sama promocja jest też pewnego rodzaju pretekstem, by spotkać się z głównymi bohaterami tej książki. A ponieważ bohaterowie są niezwykli, siedzą tutaj obok mnie, to w związku z tym rzecz jasna, niech oni stanowią ten główny przedmiot i podmiot naszej adoracji, a książka przy okazji rzecz jasna, bo jak zawsze jest to trwałe dobro kulturowe, od którego warto zaczynać dialogi i do której to rzeczywistości książkowej warto wracać. Więc po tym spotkaniu rzecz jasna będzie i zachęta, by do książki pani Joasi Krygier sięgać. Goście, którzy są tutaj z nami, to pani Joanna Krygier, autorka książki Odnaleźć ślad. Pani Joanna jest na stałe osobą mieszkającą w Niemczech. Jest osobą, która można powiedzieć, że należy wedle mojej znajomości, jej życia, życiorysu, biografii do tego pokolenia, którego notabene jestem też reprezentantem, które to pokolenie miało swój wielki czas, wielki przełom swojego życia, czyli pokolenie Solidarności. I jak wiele osób z tego pokolenia Solidarności, tak i państwo Krygierowie byli zarówno bohaterami, jak i świadkami tego wydarzenia, a także to wydarzenie tych 16 miesięcy Solidarności lat 80-81, tak jak na wielu z nas, odcisnęło swoje piętno i w jakiejś mierze wskazało dalszą biografię. W tym przypadku pobyt w Niemczech nie jest dziś przypadkiem, tylko jest konsekwencją. Konsekwencją właśnie tamtych wyborów, wyborów z lat 80. Podkreślam, że pani Joanna jest Polką mieszkającą w Niemczech, ponieważ to daje jej pewną perspektywę. Ta perspektywa zresztą wynika z kilku innych jeszcze powodów i uwarunkowań. Najpoważniejsze uwarunkowanie siedzi w trzecim rzędzie i pstryka aparatem. To jest mąż, który to małżonek, pan Krygier, jest filmowcem i próbuje wziąć się za bary z ważnymi tematami polskimi. I znowu w tej perspektywie niemiecko-polsko-żydowskiej odkrywa te tematy ważne, a jednym z tych tematów ważnych to niewątpliwie była dyskusja szczególnie istotna, choć dla wielu z nas, na przykład dla mnie, momentami szalenie bolesna jako dla Polaka i niekoniecznie z tych powodów, dla których dla innych była to dyskusja bolesna. To znaczy dyskusja wokół książki, a potem następnych książek profesora Jana Tomasza Grossa i wokół kwestii Jedwabnego. Mówię o tej rzeczywistości, tym przypominam tę rzeczywistość lat dyskusji wywołanej książką Jana Tomasza Grossa, ponieważ ona w jakiejś mierze będzie nam tutaj towarzyszyła. To znaczy film Włodzimierza Krygiera był powodem, dla którego państwo Krygierowie spotkali się z panem Szewachem Weissem, a pan Szewach Weiss, jak się okazało, zechciał nie tylko porozmawiać na temat tego wydarzenia i stać się bohaterem filmu, który kiedyś państwo na pewno zobaczą, natomiast okazało się, że jakby niezależnie od tamtej rozmowy pani Joanna Krygier wywarła, jak można
domniemywać, od pana szefa Hawajsa za chwilę się o tym dowiemy, wywarła na tyle silne wrażenie na nim, iż postanowił pogadać sobie jeszcze więcej. I z tych rozmów, które stały się pewnym leitmotywem tej książki, został zbudowany, można powiedzieć, jej kręgosłup. Czyli spotkanie Polki mieszkającej w Niemczech z Żydem Szewachem Weissem, ambasadorem Izraela w Polsce. Jak bardzo często mówimy, może jednego z najlepszych ambasadorów Polski w świecie. Spotkanie w związku z tym samo w sobie już dość niezwykłe i ta niezwykłość jest tutaj dostrzegalna i Państwo ją za chwilę też zobaczą, choćby dlatego, że będę starał się przynajmniej w pierwszym pytaniu, które sobie przygotowałem, nawiązać do tego, co jest dla mnie w tej książce szalenie istotne, ale ponieważ nie ja jestem tutaj najważniejszy, tylko Państwo, goście, w związku z tym nie chciałbym też przytłoczyć swoim pytaniem, a jedynie od niego zacząć. Ale zanim to pytanie padnie, to oczywiście drugim i najważniejszym, przepraszam Cię, Jasiu, bohaterem tego spotkania jest pan ambasador Szewach Weiss, którego nie trzeba w zasadzie przedstawiać. Jest człowiekiem, który tak się rozmiłował w Polsce, że nie tylko jest formalnie obywatelem Polski, ale chyba ma pewien problem z tożsamością. Czy bardziej kocha Izrael, czy bardziej kocha Polskę? Może nam odpowie na to pytanie. Faktem jest, że jest postrzegany przez nas jako Polaków bardzo różnych orientacji ideowych, światopoglądowych. Jak Państwo pewnie wiedzą, ja należę do tak zwanej skrajnej prawicy, gdzieś tam już za mną tylko jakieś betony zupełne i w ogóle nic się nie dzieje, prawda, ściana właśnie. Aż po środowiska, delikatnie mówiąc, z którymi ja nie mam nic do porozmawiania sobie, to akurat w tej kwestii okazuje się, że bardzo wielu Polaków z tych różnych środowisk się wywodzących mamy zdanie na temat ambasadora Szewacha Weissa w zasadzie takie samo. Co jest pewną niezwykłością w warunkach polskiej dyskusji o tym, co się w Polsce dzieje, a jeszcze ta niezwykłość tym większa, kiedy okazuje się, że dotyczy relacji bardzo trudnych, relacji polsko-żydowskich. Ja z moich kontaktów z panem ambasadorem Szewachem Weissem szczególnie mocno pamiętam dwa takie momenty, które chciałem panu przypomnieć, panie ambasadorze. Pierwszy był wywołany jeszcze pana pobytem tutaj jako ambasadora w Polsce. I pewnie pan pamięta, żył między nami profesor Tomasz Strzembosz, wielki polski historyk, który był bardzo mocno zaangażowany w tę dyskusję na temat Jedwabnego, a jednocześnie z jego inspiracji w dużej mierze, ale także z inspiracji polskich emigrantów, powstał Komitet dla Upamiętnienia Polaków Ratujących Żydów. Ja mam szczęście być kontynuatorem tej misji profesora Tomasza Strzembosza i dziś już bez niego staramy się zbudować w Warszawie pomnik ku czci Polaków Ratujących Żydów. I pamiętam, jak pan, panie ambasadorze, został zaproszony przez pierwszego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, Leona Kieresa, i tam miał pan, o ile wiem, taki cykl spotkań w ważnych polskich instytucjach na dowidzenia. To znaczy, żegnając się z różnymi polskimi instytucjami, środowiskami, wypowiadał pan pewne sentencje. Akurat ta utkwiła mi bardzo głęboko w pamięci. Mianowicie właśnie było to skierowane do profesora Tomasza Strzembosza i powiedział pan takie słowa, że jest to jedna z tych osób, które pan poznał w Polsce i od których pan się bardzo wiele nauczył. I to mi się szalenie podobało, ponieważ pan mógł w jakiejś mierze być ograniczony chęcią rozpoznania akurat jego życiorysu, jego
światopoglądu, jego bardzo mocno związanego z tradycją niepodległościową, z tradycją prawicową, z tradycją katolicką. Był on długoletnim wykładowcą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Był on w związku z tym jakby ze świata, który być może dla pana nie był wcale takim najbliższym. I ujęło mnie to, że okazało się, że ambasadorem Izraela w Polsce był człowiek, który ewidentnie przyznaje się do tego, że przyjechał tu nie tylko po to, żeby wygłaszać mniej lub bardziej mądre strofy ku Polakom skierowane, ale również, żeby się wreszcie od nas uczyć. Po tylu latach nieobecności narodu polskiego. Tak jest, od nas i o nas. Po tylu latach naszej nieobecności w świecie jako podmiotu, jako narodu, który mówi własnym głosem, bo nie mieliśmy swojego państwa tak suwerennego, żeby ono było łaskawe odczytywać rzeczywisty głos naszego narodu. I to była pierwsza pańska wypowiedź, która mnie bardzo się spodobała i bardzo mi utkwiła w pamięci. Bardzo za to pana polubiłem osobiście jako człowiek z innej, mówiąc kolokwialnie w Polsce, z innej operetki, ale człowiek, który próbuje patrzeć na innych ludzi przez chrześcijańskie okulary, a więc z miłością. I drugi moment, w którym uznałem, że jest pan człowiekiem, który naprawdę nas, Polaków, reprezentuje, jakby to nie brzmiało zadziwiająco, nas, Polaków, reprezentuje, to była ta słynna dyskusja w telewizji po emisji filmu niemieckiego Nasi ojcowie, nasze matki, kiedy pan, Żyd, nie Polak, Żyd, jako jedyny w gronie zaproszonych gości, palnął ręką w stół i powiedział Niemcom, a wy się do jasnej cholery nie wtrącajcie do dialogu polsko-żydowskiego. Jesteście ostatnimi, którzy mają moralne prawo, żeby zabierać w tej sprawie jakikolwiek głos. Cisza. Cisza na 1000 lat. Brawo. Tak właśnie pan Szewak Weiss powiedział. Cisza, liczyłem na to, że... Pamiętam. Tak jest. Na 1000 lat. No i proszę państwa, powiedział to Żyd. Powiedział to Szewak Weiss. Żaden z obecnych tam w studiu Polaków, skądinąd bardzo przyzwoitych ludzi, ale jednak nie weszli na ten poziom odwagi, żeby to powiedzieć. Przy całym szacunku do tych ludzi, którzy tam byli. No i ja zrozumiałem, że jedną z cech człowieka, który chce poznać w ogóle drugiego człowieka, to jest odwaga. Tak to jest z ludźmi. Jeżeli jesteśmy ludźmi odwagi, to w tym momencie też jesteśmy dużo lepszymi partnerami do jakichkolwiek rozmów na poziomie, który powinien być interesujący, czyli na poziomie prawdy, poszukiwania jej. I właśnie, proszę państwa, chciałbym na zakończenie tego swojego przydługiego wstępu zacytować fragment wypowiedzi odwołującej się właśnie do tej kwestii, o której przed chwilą powiedziałem, ale nie tylko do tej. Słowa, które szalenie są nie tylko przejmujące, bo wypowiedziane w kontekście katastrofy smoleńskiej i w kontekście budowy Muzeum Historii Żydów Polskich, POLIN, którego patronem tej budowy, jak pan ambasador Szewak Weiss przypomina, był już prezydent Lech Kaczyński jako prezydent Warszawy. I w tym kontekście przypomina słowa pana Szudrycha, straciliśmy przyjaciela właśnie o Lechu Kaczyńskim, który zginął 10 kwietnia. I pan Szewak Weiss dalej wspomina i mówi rzecz następującą. Proszę posłuchać, to jest nie za długi fragment, natomiast szalenie ciekawy. Wracając jeszcze do relacji polsko-żydowskich, to odkąd prowadzimy te rozmowy, dużo o tym myślałem. I powiem ci, że widzę wielką różnicę między stosunkami polsko-żydowskimi i niemiecko-żydowskimi.
Z Niemcami Żydzi porozumiewają się na poziomie głowy. Świetnie się dogadują, mają wspólne biznesy. Te stosunki są pragmatyczne, mentalne i racjonalne. Żydzi i Polacy to jest poziom serca. To kontakt uczuciowy, gdzie jest miejsce i na przyjaźń, i na złość. Te emocje są różne. One się wznoszą i opadają. My się możemy na siebie wściekać, obrażać, a nawet patrzeć na siebie nawzajem z góry, ale mamy do siebie bliżej niż kiedykolwiek pozwoliłby na to rozum. No i właśnie. I teraz moje pytanie w związku z tym, przenosząc niejako te serce na trochę może inny poziom znaczenia. Mianowicie to, co mnie w tej książce między innymi zainteresowało, to poszukiwanie tego dialogu polsko-żydowskiego. I chciałbym się do pana, panie ambasadorze, zwrócić jako do pierwszej osoby. To, co mnie zainteresowało między innymi, to właśnie to poszukiwanie dialogu czy rozmowy polsko-żydowskiej na poziomie odkrywania się wzajemnego, zarówno pani Joanny, jak i pana ambasadora, na poziomie poszukiwania wspólnych cech duchowych, a może na poziomie w ogóle poszukiwania jednocześnie w sobie też, w ramach tego dialogu, czegoś, co możemy nazwać nie tylko historią, pamięcią, ale także wynikającymi z tych historycznych, jakże trudnych, szczególnie w przypadku Holokaustu, trudnych dziejów, jakiegoś systemu wartości, który by się okazał, że jest fundamentem do prowadzenia rozmowy. I dla mnie to, co było tutaj bardzo ciekawe, nie wiem, czy dobrze odczytałem, ale to też prosiłbym o ewentualne rozwinięcie w formie negatywnej. To, co państwa zbliżyło, to dwie wartości, które, przyznam szczerze, wydawały mi się, że są szczególnie ważne w systemie chrześcijańskim, a nie judaistycznym. Nie związanym z historią narodu żydowskiego i z religią. A tu nagle się okazuje, że te dwie wartości, o których za chwilę powiem, mogą stać się właśnie najważniejszymi także dlatego, że taką historię, szczególnie II wojny światowej, mieli Żydzi i Polacy. Cóż to są za wartości? Prawda i miłość. Ja mam pytanie do pana, panie ambasadorze. Czy to doświadczenie, wielkie doświadczenie pańskiego pokolenia, czyli doświadczenie Holokaustu, wpłynęło, czy też może wzmocniło, a może w ogóle spowodowało przemianę bardzo daleko idącą w narodzie żydowskim, dotyczącą uznania, że bez poszukiwania prawdy obiektywnej, czyli to, co jest w chrześcijaństwie tak szalenie istotne, bo Chrystus jest drogą, prawdą i życiem, więc dla nas jest to oczywiste, dla chrześcijan, ale właśnie przez doświadczenie narodu żydowskiego docieranie do prawdy jest w gruncie rzeczy jedynym sposobem uniknięcia grzechu narodów w przeszłości. I to jest moje jedno pytanie. Mam nadzieję, że wypowiedziane na tyle jasno, że da się z tego skonstruować, ale obok tego drugie pytanie dotyczące miłości. Miłości, czyli także miłosierdzia, dotyczące przebaczenia. Z tej książki wynika, że naród żydowski sięgnął tak olbrzymiej traumy, że właśnie to sięgnięcie traumy nieporównywalnej, zdaniem narodu żydowskiego przynajmniej, powoduje, że sięgnął też ten naród do szczytów rozumienia pojęcia miłości i miłosierdzia, które nie jest zapomnieniem, nie jest gwałtem na pamięci i nie jest sklerozą,
tylko jest oczywiście prowadzące do przebaczenia. Czyli znowu coś, co Polacy jako katolicy, jako chrześcijanie odnaleźli na swojej drodze też ciężkiej historii, czasów zaborów, czasów powstań przegrywanych, czasów niewoli niemieckiej, sowieckiej, potem komunistycznej. I ten nasz katolicyzm wraz z naszą historią też nas w jakiejś mierze uzbroił w tą umiejętność widzenia świętej Faustyny. Święta Faustyna nie przez przypadek jest Polką. A więc pytanie o prawdę i miłość, o te dwie wielkie wartości, które wydawały się mnie przynajmniej, ignorantowi w dużej mierze, podejrzewam w tej kwestii, że są wartościami, które sterują jak żagle takim narodem jak polski, a nagle okazuje się, że nie, że właśnie narodem żydowskim też i że to jest ten fundament. Czy ja dobrze odnajduję nasze możliwości prowadzenia dialogu? Znaczy, do wieczu dziękuję wam, że jesteście tu. Witam was z pełnego serca. To nie było pytanie. To była teza, że może być wstępem do nowej książki. Nie jednej. Bo to są naprawdę fundamentalne, podstawowe sprawy związane z naszą tożsamością i polską tożsamością przed, podczas i powojenną. To jest grunt sprawy. Teraz, prowadząc rozmowy z panią Krygier, z Joasią i z Włodkiem, to było właśnie na tym poziomie osobistym. Bardzo tak się zdarzyło i dobrze, bo inaczej ta książka by się nie ujawiła, a nie w tej formie. No ja nie chcę zmienić mojej odpowiedzi, ale powiem coś takiego. Jedno. Po takim zdarzeniu nic nie jest normalne. Nie prawda, nie miłość, nie wybaczenie. Nic. Znaczy to był świat, który był na podstawie całkiem innych niewartości. Ale totalnie. Aż tak, że z tego powodu człowiek, który się zajmuje wiarą, religią, może dojść do jakiejś dziwnej rezolucji, że Hitler był nowym Bogiem, znaczy diabłem, i że wszystko się zmieniło. Od 10 przekazań aż do końca. W takim świecie istnieją w ogóle całkiem inne wartości. Wszystko się zmienia. Wyprawca się zmienia, ofiara się zmienia, stosunki między ofiarami, wszystko. Trzeba wrócić i stworzyć od nowa albo wrócić do tych podstawowych ustaw, regułów, zwyczajów, tradycji, ja wiem, powiem, judo-chrześcijańskiej cywilizacji. To nie od minus, to jeszcze przed minus. Teraz, jak to się toczy? Tutaj jest, powiedziałem, kilka faktorów istniał. Jeden to jest doświadczenie i pamięć osobista. To jest, dopóki ono istnieje, jak się komuś udało i miał dobrych, odważnych sąsiadów, którzy ratowali go. Odważnie. Będąc świadomy dokładnie, że grozi, taka pomoc grozi im i ich rodzinom grozi śmiercią. Właśnie na polskich ziemiach. Bo dla Niemców Polacy byli Nichtmensch, były Untermensch, a Żyd był Nichtmensch.
Wtedy może jakoś jest okrężony taką pamięcią, że nie stwarza się u niego stereotypowe podejście do całego społeczeństwa polskiego. To jest jedna grupa ludzi. To na poziomie indywidualnym, prywatnym. Natomiast człowiek, który miał doświadczenie z szmalcownikami, dla niego Polak jest szmalcownikiem. Nie każdy, ale prawie każdy. Teraz jak to przechodzi z pokolenia do pokolenia? Jeszcze gorzej. Albo jeszcze lepiej. Bo te procesy morderstwa i ocalenia to są wieczne procesy. Nigdy się nie kończą. Jakby nie zagłada, byłoby dzisiaj na świecie 30, 35, może 40 milionów Żydów. Jest nas 14 milionów. Morderstwo dalej trwa. Nie rodzą się ci, że stracili swoich potencjalnych rodziców. W całej Europie, na ziemiach polskich. Natomiast pani Lasotowa, czy pani Potężna, czy rodzina Góralów, którzy uratowali nas, my w tych ostatnich 70 lat, myśmy byli ósemką, nas już było i jest może, jesteśmy może setką. I to ma dalszy ciąg. Te dwa procesy mają ogromny wpływ na codzienność. Kiedyś profesor Israel Gutman powiedział, że coś bardzo podobnego, mówiąc o podejściu do historii u Żydów, u Polaków, to jest, że u nas historia nie chce się skończyć. Codzienność jest historią. I to się ujawia wszędzie. Na dialogach, w życiu społecznym, w dziennikach, tygodnikach, w filmach, teatrze, muzyka, cała sztuka, wszystko, cała kultura. Cały czas. Teraz uroczystości związane ze śmiercią innych, z innych pokoleń, toczą się w Polsce cały czas i u Żydów w Izraelu. To jest codzienna ceremonia. Cały czas my jesteśmy zajęci śmiercią. I przyczyną tych różnych śmierci. Odpowiedzieć na to pytanie tak, odpowiedź nie jest wesoła. U nas jest takie hasło, jeszcze dalszym ciągiem, że jest taką motywacją albo jest jakimś papierem lakmusu naszej tożsamości, czy jest takim seismografem naszej tożsamości. Pamiętamy, nie zapominamy. To ma znaczenie, nie wybaczamy. Także te dialogi, te próby, to co prowadzimy, na przykład ja osobiście z Joanną, czy w filmie Włodka Krygiera, no i tam pan się ujawi, pan profesor, i to bardzo dobrze słyszałem, bardzo mądrze pan tam mówi. To jest jedna sprawa. Druga, powiem krótko. Żydzi w Polsce, ogólnie mówiąc, powiedział, z perspektywą historyczną było im dobrze. Znaczy lepiej niż w innych miejscach. Fakt, byli tu, żyli tu. Nawet w XV wieku, XIV byli zaproszeni. Kiedy wędrowali tam w całej Europie, kiedy byli wypędzeni z Hiszpanii, z Anglii, z Niemiec i tak dalej. Nie tylko to. Patrząc się na mój Izrael, tak nazwane trzecia świątynia, budujemy trzecią świątynię na społeczeństwo. Miałem różne szanse z różnych perspektyw, bo w Izraelu też byłem bardzo związany z życiem politycznym. Miałem taki zaszczyt być marszałkiem naszego parlamentu, Knesetu i wiceprezydentem państwa. I uniwersytet, i nawet z punktu widzenia Instytutu Yad Vashem, będąc szefem Yad Vashem kilka lat,
Powiem tak, że polityka pamięci miała ogromny wpływ na dzieje i na rozwinięcie się tej nowej post-Holokaust tożsamości, ponieważ fakt, że to, co się działo w Polsce po wojnie, pogrom w Kielcach i Marzec i Rzeszów, to tak zepsuło nasze stosunki retroaktywnie. Bo jakby myśmy mieli możliwość takiego dialogu od początku, jestem pewien, że już by byliśmy na granicy albo już za granicą odnowienia się tej głębokiej, specyficznej wspólnoty naszej. To jest tak, ja nie wiem, że to nie jest odpowiedź na całe pytanie, ale taka sobie. Bardzo dziękuję. Myślę, że nie teraz miejsce, żeby wchodzić w dyskusje, które byłyby też częściowo polemiczne, przynajmniej z mojej strony, ale ewentualnie za chwilę do tego dojdziemy. Chciałbym, Joasiu, ciebie się zapytać o rzecz, która została wywołana przez pana Szewacha, bo bez wątpienia naród polski, naród żydowski to są narody historyczne. To są narody, które żyją historią i wszystkie badania też socjologiczne w Polsce wskazują bardzo mocno na to, że my nie jesteśmy obojętni na postrzeganie nas w sensie historycznego postrzegania z punktu widzenia sprawiedliwości, z punktu widzenia tego, co powinno być widoczne na zewnątrz, a co z różnych powodów nie jest. Tym klasycznym przykładem jest powtarzające się oskarżenie o polskie obozy koncentracyjne, które to sformułowanie nas między innymi dlatego boli, że z jednej strony jest to nieprawda, a z drugiej strony dlatego, że jesteśmy właśnie narodem historycznym, czyli jesteśmy dziedzicami i odpowiedzialnymi za ludzi, którzy już głosu to nie mają. To oskarżenie nie jest zawsze ze strony żydowskiej. Nie, broń Boże, ja wcale tego nie twierdzę. Obama nie jest Żydem i nie, cała Europa Obama, nie jest żydowska. Oczywiście. To jest tak narzucić na Polskę wszystkie grzechy. Wtedy jest wygodnie. To jest właśnie ten patent. Narzucić na was wszystko. Panie ambasadorze, nie. Akurat w tej kwestii, z tego, co jest to odnotowywane przez między innymi politologów, którzy się tym zajmują, ewidentnie najwięcej głosów, które przypisują nam istnienie obozów koncentracyjnych, pochodzą z mediów niemieckich. I nie ma co do tego cienia wątpliwości. To jest w ogóle przewaga 90% do 10%, jeśli chodzi o rozłożenie w innych mediach. Także nie ma co do tego wątpliwości. Ja w ogóle nie do tego prowadziłem. Prowadzę do czego innego. Do tego, że niewątpliwie i naród żydowski, i naród polski to są narody historyczne. Czyli inaczej mówiąc, to są narody, których przedstawiciele dzisiaj żyjący są odpowiedzialni za przeszłe pokolenia, które już mówić nie mogą. I w związku z tym ta odpowiedzialność jest pewnego rodzaju bagażem, jest pewnego rodzaju sprawdzianem tej naszej przydatności, mówiąc w cudzysłowie, do bycia Polakiem. My jesteśmy Polakami między innymi wtedy, kiedy zachowujemy pamięć i szukamy sprawiedliwości nie na nasz temat, tylko na temat naszych ojców, dziadów, pradziadów, prapradziadów. To jest pamięć historyczna. Na tym polega i między innymi naród żydowski może być tutaj dla nas wzorcem, jeżeli chodzi o tę właśnie sprawność, umiejętność dopominania się przez pokolenia, które przeżyły, sprawiedliwości dotyczącej wiedzy i pamięci o tych, którzy już mówić nie mogą. To nas zbliża. I teraz pytanie do ciebie, Joasiu, przy całym szacunku, nie jesteś historykiem z wykształcenia, nie jesteś w związku z tym warsztatowcem, a okazało się, że jesteś osobą bardzo sprawnie czującą klimat
właśnie tych dwóch narodów historycznych, bo wydaje mi się, że dzięki temu pan Szewach Weiss w ogóle chciał z tobą rozmawiać. To znaczy rozpoznał w tobie osobę, która gdzieś ma jakiś pokład doświadczenia życiowego, jest osobą, która ma coś mądrego do powiedzenia, ale jednocześnie jesteś osobą, która okazywało się, że jest na no, podobnym, tym samym poziomie rozumienia tożsamości narodu. Tylko że w twoim przypadku tożsamości narodu polskiego. Jak ci się, krótko rzecz mówiąc, rozmawiało z Szewachem Weissem, czy jako równy partner, czy jako osoba ucząca się, czy jako osoba, która okazywało się, a z tego cytatu, który państwu przekazałem, nauczycielka, jakie były te relacje między wami jako osobami przedstawiającymi się jako przedstawiciele dwóch historycznych narodów? Dziękuję. Przede wszystkim, zanim odpowiem, chciałam tylko bardzo serdecznie podziękować profesorowi Weissowi, że przyszedł, i panu profesorowi Żarynowi. A teraz już odpowiadam. Więc oczywiście byłam osobą uczącą się, absolutnie. To jest pierwsze, że tak powiem, moje wcielenie w tych rozmowach. I muszę powiedzieć, że to właśnie była dla mnie inspiracja, ponieważ ja no, wiedziałam tyle, co wszyscy, że była tragedia, był Holokaust, znam naszą historię, tak jak powiedziałam, że nie jestem historykiem, ale w tych naszych rozmowach uderzyło mnie to, że my widzimy pewne, rozumujemy podobnie, myśmy się poczuli od razu na, jakby na wspólnej fali, ale widzimy pewne rzeczy zupełnie odrębnie i to było dla mnie po prostu fascynujące, żeby to poznać. I tak jak w książce napisałam, wydawało mi się, że otworzyły się jakieś drzwi. Ja weszłam w pewien proces, w którym zaczęłam poznawać świat nie swoimi oczami. I to było bardzo ciekawe. I tu najciekawsze jest to, że tu nie ma ocen, nie ma wartościowania. Nie ma nic w kierunku, co jest lepsze, co jest gorsze, po prostu jest inne. Tak jak napisałam na przykład na temat pogromu kieleckiego, my zawsze uważaliśmy, dlaczego nas oskarżają o pogrom kielecki. To była prowokacja, to było UB i tak dalej. Tu profesor Żaryn jest specjalistą od tego tematu i nawet się na niego powołuje, ale w pewnym momencie zrozumiałam, że to nie jest ważne. Ważne było to, żeby spojrzeć innymi oczami. Nawet mam taki rozdział naszymi oczami, waszymi oczami. Żydzi, którzy byli w Polsce po Holokauście, tak jak profesor Weiss opowiada, w momencie, kiedy wyszli z ukrycia, rzadko spotykali się z radością, że zostali ocaleni ze słowem dzień dobry. I tak samo, jeżeli chodzi o pogrom kielecki, im było prawdopodobnie wszystko jedno, kto ten pogrom zrobił. Ważne, że był. Poczuli, że to jest sygnał, żeby opuścić ten kraj, w którym takie rzeczy są dopuszczane. My z kolei czuliśmy się oczywiście fatalnie, bo to nie my rządziliśmy w swoim kraju, to jest wszystko. I te, tak jak profesor Weiss powiedział, gdyby nie te lata komuny, można powiedzieć okupacji, przypuszczalnie rozmawialibyśmy ze sobą zupełnie inaczej. Ale wracając do odpowiedzi na pytanie, dla mnie to było szalenie ciekawe, żeby zobaczyć, jak można to rozumieć z drugiej strony i nie kłócić się o rację, tylko po prostu zrozumieć. Co do tego, nie my rządziliśmy w tym kraju, no ja rozumiem, ale jak się idzie w tym kierunku, ja przesadzam, ale to jest kierunek, to Niemcy też przecież mówią, to nie my, to nasiści, a ja zawsze użyłem to słowo Niemcy. Więc kto jest rasistem, oni czy ja? Jednak ja użyłem to słowo Niemcy, bo to nie było jakieś wirtualne, przypadkowo. Znaczy,
zrzucając z plecy tego plecaka odpowiedzialności historycznej, nie kolektywnej i niezmuszonej. To jest jakaśkolwiek odpowiedzialność, że człowiek, będąc, należąc do jakiegośkolwiek narodu, chcąc dalszym ciągiem, żeby ten naród istniał, on bierze na siebie właśnie taki towar smutny, okropny, bo nie jest winny. Dzisiejsze pokolenie w Niemiec jest winny, w Niemczech nie. Bo inaczej kończy się odpowiedzialność nie tylko konkretna, kryminalna, tylko odpowiedzialność moralna. I wtedy tworzy się świat bez odpowiedzialności. Czyli się zaczyna w jakimś pokoleniu i się kończy. Nowe pokolenie kończy. Znaczy, to może być bardzo ciekawy świat, ale nie wiem, czy bym chciał żyć w takim świecie. To jest jedna sprawa, wybacz mnie. Teraz co do odpowiedzialności jednak. To nie zaczęło się w Niemczech dookoła na przykład tych spraw, o których mówimy, polskie obozy zagłady. W 80-tych latach tak nazwanych grupa historyków z Bonu, Nolte, Habermas, Fest, oni już tam piszą odpowiedzialnie, że to nie tylko my, że to na świecie się działo, to przyszło z wschodu, z gulagów rosyjskich. Oni już tam nauczyli nas niby, jak systematycznie likwidować ludzi, mordować i tak dalej. I wtedy mówiąc i pisząc, mówią, a to się dzieje teraz w Kambodży. A byli Niemcy, że ich spotykałem, nie tylko, dużo radykalnych właśnie, lewicowych, a ja jestem całe życie, należę do Partii Pracy, jestem socjaldemokratem, w imieniu tej partii byłem na moich stanowiskach parlamentarnych i tak dalej. To oni właśnie, to ja ich spotykałem tam w Europe Council, w Radzie Europy, w Parlamencie Europejskim byłem jako przewodniczący Knessetu. Byli tacy, że podczas zderzeń okropnych u nas z Palestyńczykami, szkoda, bo ja wierzę, że ten pokój musi się ujawić, że on jest potrzebny. Ja wierzę o tym, że my musimy dojść do kompromisu historycznego, zrozumieć innych też. I ten kompromis jest bardzo potrzebny nam, jako ludzi, jako Żydzi i im, i Arabom. Ale znaczy, w Izraelu ja na stronie total pokojowym byłem jednym z twórców tego ruchu Peace Now, pokój teraz, nie wstydzę się tym. Więc oni tam oskarżali, że też w Izraelu się używa gaz. To kilka granatów, że rzucono tam, żeby, ja wiem, przeciwko jakichś demonstracjach, że ludzie z tego nie giną. Zginęli też ludzie tu i tam, niestety. I każdy człowiek jest człowiekiem. Czy to Arab, czy to Żyd. Ale to porównanie, taka nonszalanstwość pseudointelektualna taka. Więc tam się zaczęło jeszcze w 80-tych latach. I ja rozumiem tego powodu. Potem co się zdarzyło, to jest wstyd być Niemcy. To trzeba to rozproszyć. Trzeba to podzielić. Tak, oczywiście już. Temat tej odpowiedzi tak się samo rozwinął. Tak, to jest dialog. Ja chciałam właśnie powiedzieć, że w trakcie naszej rozmowy pan profesor Weiss nazwał naszą rozmowę dialogiem korczakowskim, ponieważ my, tak jak teraz widać, nie zawsze zgadzaliśmy się do końca. I wspomnę tylko jedno, ten tytuł pierwotnie miał być Karawana. To był taki symbol, który przyszedł mi do głowy, który oznacza grupę ludzi, która ma jakiś wspólny cel, idzie. A to jednocześnie kojarzyło mi się z narodem żydowskim, którzy, prawda, często po pustyni już nie mówię, że 2 lata byli w drodze. I karawana ma to do siebie, że to nie są przyjaciele, to nie są znajomi, czasami to są obcy ludzie, ale mają wspólny cel i muszą się dogadać, po prostu muszą, bo inaczej nie przeszliby przez pustynię, gdzie jest mnóstwo zagrożeń. No i polskie przysłowie, psy szczekają, karawana idzie dalej. I to był jak gdyby mój cel w tej książce i tak samo to nam przyświecało w trakcie rozmów. Zachowujemy swoje zdanie, czasami nie jesteśmy do końca
przekonani co do swojego widzenia takiego, takiej czy innej sprawy, ale jesteśmy w stanie o wszystkim rozmawiać, tak jak pisałam, językiem żyrafy, czyli w sposób przyjazny, a nie kłótliwy. I wydaje mi się, że to też było jedną z najważniejszych rzeczy. I dlatego mogliśmy w ogóle ten dialog prowadzić. Tak, ale ja proponuję, żebyśmy jednak też porozmawiali o tej odpowiedzialności, o czym pan ambasador wspomniał, ale także o tym, co jest w naszym dialogu między Polakami a Żydami trudne. To, co pan powiedział, panie ambasadorze, o odpowiedzialności, jest jednym z takich właśnie przykładów tego, jak się różnimy też jako przedstawiciele dwóch narodów. Mianowicie dla nas, Polaków, przynajmniej odnoszę to do pewnego znacznego procentu, trudno wyczuć oczywiście, jak powszechna jest to interpretacja, ale jednak lata po 1944 i 1945 to są lata bezwzględnej dalszej okupacji, okupanta już przeszkolonego w niszczeniu polskości, zarówno w roku 1920, jak i w latach 1939-1941 i okupanta, który wszedł ponownie na ziemię polskie i zainstalował władzę, która była ewidentnie antypolska. I rozumiemy jako Polacy, chociaż niewątpliwie mamy z tym olbrzymi kłopot i można się tu właśnie zastanawiać nad tą granicą naszego możliwości rozpoznania się wzajemnie Polaków i Żydów. Rozumiemy, że Żydzi mają zupełnie inny stosunek do tej rzeczywistości powojennej. Co więcej, ja pamiętam, jak pan powiedział kiedyś bardzo znowu mądre zdanie, ma pan taką umiejętność syntetycznego wypowiadania pewnych myśli, które warto potem rozprowadzać dalej, że co więcej, również wojna 1939 roku z Niemcami, ona nie była też tak samo jak wojna polsko-niemiecka, tak samo żydowsko-niemiecka. Ona była w tym sensie inna, że Żydzi jako odrębny naród mieli swoją wizję tego tragicznego momentu, czyli 1939 roku. Ale on nie był tożsamy z widzeniem tej Polski i widzeniem tego dramatu, który spotkał Polaków 1 września 1939 roku. Ale sekundę jeszcze, panie ambasadorze. Ale oczywiście specjalnie podkręcam ten wątek, żebyśmy zrozumieli, że jesteśmy narodami, które w sytuacji szczególnie jakiegoś wielkiego dramatu, który spotkał albo jeden naród, albo drugi naród, okazało się, że nie mają wspólnoty, tylko rozbieżnie patrzą na to wydarzenie. I na 1 września 1939 roku patrzyli inaczej Żydzi mieszkający w Polsce, a inaczej patrzyli Polacy. To jest nie ta sama wojna dla narodu polskiego i dla narodu żydowskiego. Podobnie jak rozpoczęcie się Holokaustu w 1941, potem w 1942 roku jest zjawiskiem, które inaczej odbiera naród żydowski, odbiera inaczej naród polski. I z kolei wejście Sowietów w 1944 roku ewidentnie jest zupełnie innym wydarzeniem z perspektywy żydowskiej i z perspektywy polskiej. I to są pewne fakty historyczne, które warto sobie wzajemnie pokazać i rozpytać się wzajemnie. Przecież to nie jest błąd, to nie jest zła wola jednych czy drugich, tylko to jest właśnie wynik tego splotu historycznego, w którym bliskość nie jest tożsama z czymś negatywnym. Na przykład ochrona własnych rodzin, własnego narodu, własnej tożsamości. To nie jest negatywne, to przecież jest pozytywne. A zatem jeżeli zaborca, jeżeli strona atakująca Polskę i Polaków niszczy naszą tożsamość, naszą narodowość,
to siłą rzeczy postrzegamy tego człowieka, ten naród jako najeźdźcę. Ale powinniśmy dorosnąć ewidentnie do tego, że inny naród nie musi tego tak widzieć. I to jest, Pan daje tyle pytań, że ja zapomnę. Dobrze, ja już skończyłem. To podzielimy to na, bo ja już moja, jednak już mam więcej niż 80, już pamięć trochę słaba. O nie. My mówimy o takich sprawach, że każde zdanie może być tematem na seminarium. Wiadomo. Nie, w ogóle. To są takie podstawowe sprawy. Taka niesamowita, ciekawa, straszna, głęboka, szeroka, wysoka i niska historia, że bez końca. Także tak między nami, my rozmawiamy to w Trójcy trochę takim językiem telegraficznym, tak naprawdę. To tak powiem, jedna sprawa. I to nie jest jedno związane z drugim. Dla was 39 rok, dla większości narodu polskiego, bo zawsze się mówiłem większości, to był bardzo przykry los i początek waszej jako naród, jako państwo tragicznej historii. Dla nas to był koniec, totalna realizacja apokalipsy. Teraz nie robimy wyścigi, komu było gorzej. Nam było źle nie tylko w Polsce, w Francji też. Tak? W Niemczech. Gdzie nie? W Belgii. W Czechach. Słowacja. Gdzie nie? Nawet jak wroczyli Niemcy tam do północnej Afryki, Rommel i tak dalej, też było okropnie. A według konferencji WANZE w Berlinie, która się toczyła 26-27 stycznia, rok 1942, plan był zlikwidować 11 milionów Żydów, znaczy palestyńskich Żydów też. Znaczy polskich Żydów w Palestynie, bo tam większość była właśnie w Polsce. Więc to jest fakt. Z tego faktu wychodzą różne wnioski. Teraz druga sprawa. Ja was nie oskarżam. Ja nie przyjechałem do Polski oskarżyć kogoś. Właśnie przyjechałem do Polski podziękować sprawiedliwym wśród narodów świata. I tym się zajmuję, przepraszam. Ja wiem, że wyście wpadli w paskudnej sytuacji, okropnej. W ogóle być Polską. Jeden z moich przyjacielów, że wyjechał, właśnie wtedy Rosjanie go wypędzili albo wyjechał, nie przyjaciel, starszych ludzi, on już nie żyje. On był w Uzbekistanie, przyjechał do Uzbekistanu w 1942 roku, nie, pierwszym. Pytali, skąd pan jest? On mówi, z Polski. A gdzie jest ta Polska? Mówię, między Niemcami i Związkiem Radzieckim. To on tak naiwnie powiedział, ten Uzbek. Między Związkiem Radzieckim i Niemcami może w ogóle istnieć jakieś państwo, jakiś naród? To jest ta odpowiedź. I my jesteśmy w tym. Teraz wy macie szczęście jako państwo, jako naród, jako rzeczywistość z mocą, z gospodarką należącą do Unii Europejskiej, do NATO. To wygląda inaczej, ale wiadomo, że kiedyś było inaczej. W XVI-XVII wieku też byliście mocarstwem. Jeszcze jakim? Ja wiem, jakby ten król, no, sowiecki miał mądrą umowę z tym tureckim tak, to by się podzielili z Europą, pół Polska i pół Turecka i koniec. Także były różne dzieje. Więc, żeby nie było to nieporozumienia teraz, ja właśnie wracam do pogromu w Kielcach. Ja nie mówię, że ja nie oskarżam w ogóle nigdy wszystkich. Kiedy ta odpowiedzialność jest bardzo ważna, kiedy naród wybiera sobie tak na mniej więcej wolnych wyborach takiego lidera, że napisał taką i taką książkę, Mein Kampf. Ja nie mówię o wyborach końcem stycznia, tylko początkiem stycznia, że jeszcze były tak mniej więcej wolne. Bałagan był, ale i tyle popierają, i tyle lat żyją, a potem jeszcze piszą o tym, że
bombardowanie w Dresden było okropne. No. Krematoria w Auschwitz były przepiękne, tak? W ogóle tak, to znaczy, tu jest sprawa. Teraz dzisiejsze pokolenie w Niemcach? Może Niemcy są dzisiaj jednym z najliberalniejszych państw. Na świecie, nie tylko w Europie. Jest tam antysemityzm, wszystko. Ale jest tam postępowość ludzka. Są ustawy, reguły związane z głęboką, szeroką socjalną polityką i tak dalej. Samokrytyka. To dobrze, że się zmienia. I ostatnią uwagę. Tak na końcu te dyskusje się nigdy nie skończą. Ja marzę, żebyśmy doszli do takich dniów, że wymazać wszystko, pamięć na 10 lat. Między nami i Palestyńczykami też. To jest metamorfoza taka jakaś niemożliwa. Bo z pamięcią nie damy sobie nigdy rady. My i Palestyńczycy też nie. Tak, to jest pokusa, żeby zapomnieć, ale z drugiej strony to jest oczywiście nie tylko niemożliwe, bo tak naprawdę tego nie chcemy. I naród żydowski, i naród polski akurat tego na pewno nie chcą. Ale z drugiej strony jest to jak czasem... Jak nie chcemy. Tak jest. Ale z drugiej strony jesteśmy zmęczeni jako naród żydowski i naród polski, bo pamięć męczy, oczywiście. Ja mam propozycję, żeby teraz Państwo pozadawali pytania. Jako pierwszy zgłaszał się pan Krzysztof Wojciechowski, a ja będę przekazywał mikrofon osobom, które uznają, że to jest do nich skierowane. Dziękuję. Pytanie. Krzysztofie, to najpierw chcę podziękować panu profesorowi za piękny, łapiący za serce wywiad do Rzeczpospolitej. Z Mazurkiem. Tak. I to było, wie pan, co mi się tu najbardziej podobało, że on mówił do pana, panie profesorze, a pan jemu na ty. Starsi bracia, warto ich słuchać. I teraz chciałbym zadać panu profesorowi takich parę pytań, które sam pan zainspirował. Otóż tak się składa, że ja byłem na studiach w Łódzkiej Szkole Filmowej. W 1968 roku kończyłem tam Wydział Reżyserii. I naszych profesorów, których żeśmy uwielbiali, ja profesora Bossaka to po prostu kochałem jak ojca, bo byłem, nie miałem ojca w czasie wojny. Wojna mi go zabrała. Uczyli nas Bossak, Wol, Teplitz. Wszyscy żydowskiego pochodzenia uczyli nas, jak robić film, jak patrzeć na sztukę. Nigdy tego nie zapomnimy. I w związku z tym, jak się zaczęła właśnie, bo wspomniał pan profesor o 68 roku, ta nagonka, to myśmy tam organizowali wiece, strajki. Uważaliśmy, że tak trzeba. I dlatego chciałbym zadać takie pytanie. Czy nie warto, żeby poprawić te wszystkie nasze relacje, żeby starać się nie uogólniać, to znaczy, żeby konkretnych ludzi, konkretne grupy, wspomniał pan o szmalcownikach, tak. Wspomniał pan też tych, którzy się narażali i ratowali. Żebyśmy to wyraziście próbowali przeanalizować. I teraz pytanie moim zdaniem najtrudniejsze. Otóż po latach spotkałem człowieka, który w 1968 roku był po drugiej stronie barykady. No wtedy jakbym mógł, to go udusił w obronie moich kochanych profesorów. I on mi mówi tak. Proszę pan, ja jako wtedy moczarowiec i stosunkowo młody dziennikarz dowiedziałem się, że w marcu uczestniczą żydowskiego pochodzenia młodzi ludzie, zwani komandosami,
których rodzice często byli w aparacie represji stalinowskiej. I na pewno było takich kilku czy tam kilkudziesięciu. I co robi propaganda? Ich wyciąga, rozbudowuje i no, że komandosi tego, prawda. Jak się ustrzec przed takimi uogólnieniami i takimi takie rzucanie odium na cały naród właśnie w sytuacji, kiedy no, było paru Żydów też nie bez grzechu. Też ofiary stalinizmu, bo chcieli przeżyć. Ja rozmawiałem z takim facetem, który mieszkał razem ze mną na tej klatce schodowej. Znowu już pan profesor ci przerwie, mówiąc, że 40 pytań w jednej dobrze, wypowiedzi. To już o... I on mi powiedział, no panie, no, no ten Stalin nam uratował życie, mówi. Ja byłem czołgistą, przeszedłem cały szlak bojowy, przeżyłem. Jak tu nie polubić takiego faceta i nie zrozumieć go, no. Czyli najważniejsze, czy ma pan receptę, o, bo profesor Żaryn powiedział, że pan wymyśla recepty dobre. Czy ma pan receptę na to, żeby ludzie przede wszystkim patrzyli na konkretne grupy, na konkretnych ludzi bez tego właśnie uogólnienia, bo dochodzimy do absurdu, że Niemcy gdzieś teraz napisali w jakiejś gazecie, że nawet Dachau to był polski obóz koncentracyjny. Bo nie, no wariat jakiś, albo wie pan. Dobrze, panie Krzysztofie, to no. Kropka, dajmy szansę. Kochani, ja naprawdę nie mam receptu. Nie mam receptu. Nie mam receptu. Ja nie wiem, czy jest potrzebny recept. Są sprawy, że chociaż, że my... Sekundeczkę, ja tylko odpowiem. Chociaż, że my tutaj, prowadząc ten dialog, jesteśmy właśnie w drodze do porozumienia, ale już od początku wy i pani Krygier i my, dwójka profesorów, że bez historii stracimy zawód i będziemy bezrobotni. Co będzie z nami? My już przychodząc na to spotkanie mamy motywację pozytywną. Tak? Już jakoś lubimy się trochę. Albo mamy, im damy honor jeden do drugiego. Tak? Szacunek na pewno. Więc ja do was i mam nadzieję, że wy do mnie jakośkolwiek. W każdym razie to nie jest typowy dialek mówiąc o masach. Mówiąc o masach, są stereotypy, propaganda, indoktrynizacja, polityka pamięci, polityka medialna, jeśli istnieje jakaśkolwiek, albo dwie, trzy polityki medialne i tak dalej. Dlatego tak naprawdę, żeby odpowiedzieć i ucieknąć, ja uciekam od tej odpowiedzi, bo nie mam tego receptu. Ja mówię jako jakieś hasło nie do wykonania, po prostu 10 lat wymazać trochę i od nowa zacząć budować te stosunki. Nie ma jej, odpowiedź musi być trochę religijna. Ja wiem, dam religijną odpowiedź jednak. Zwracam się do profesora Dawida Haliwny. Profesor Dawid Haliwny nazywał się profesor Weiss. Jest dużo Weissów między Żydami, Czechami, Słowakami, Niemcami, trochę między Polakami i tak dalej. Typowe takie imię, kolory, Brown, Weiss, to tam, Green, Schwarz. Więc on pochodzi z Sighetto. To jest to miaasteczko, w którym się urodził Elie Wiesel też, nagrodzony Nagrodą Nobla, ten żydowski pisarz, absolwentem Auschwitz i Dach, i nie Dachau, tam koło Hamburgu ten obóz zagłady. Okej. Okay.
Więc bardzo religijna rodzina żydowska, ortodoksów. I on stał się, on przeżył, większość jego rodziny została zamordowana. On jakoś przeżył tą wojnę i potem na naukę i stał się jednym z najwybitniejszych profesorów, znawców Talmudu na świecie. Pół roku w Izraelu na Uniwersytecie Religijnym Bar Ilan koło Tel Awiwu w Ramat Ganie, pół roku w Nowym Jorku na Columbia University. Już jest starszy człowiek teraz. Jedna z jego książek ostatnich to jest Rozmowa z Bogiem. Teraz Rozmowa z Bogiem jest zwyczajna sprawa u Żydów, bo my cały czas rozmawiamy z Bogiem. Nie tylko modlimy się. Ta Ajów rozmawia z Bogiem i rabin Lubawicz rozmawiał z Bogiem i ten rabin Achman z Bresława, nie z Wrocławia, rozmawia z Bogiem i tak dalej. No, Bóg jakoś nie odpowiada, ale my rozmawiamy dalej. Więc on pisze na końcu swojej książki tak. Boże, gdzie byłeś? Czy wyjechałeś na wakacje? Czy byłeś na urlopie? Czy byłeś i byłeś obojętny? Co się z tobą wtedy zdarzyło? Czy nie słyszałeś krzyków tych dzieci? Zapach tego gazu? I widziałeś tego dymu wychodzącego z kominów? Gdzie byłeś? Ja wierzę w ciebie. Ja jestem dalszym ciągiem twoim niewolnikiem. Ewet Adonai, to przetłumaczone z hebrajskiego. Ale do końca życia będę czekał na odpowiedź. Może ta synteza, dalszym ciągiem drzwi związane z jakąś wiarą wartościową. I jednak czekać na odpowiedź. To jest inny sposób na nigdy nie. Never, never again. Może. My chrześcijanie mamy na to odpowiedź. Bóg dał wolną wolę człowiekowi i ta wartość wolności jest jednocześnie nosicielem tragedii z racji grzechu pierworodnego. Ale to jest ten również dialog, w którym właśnie są te dwie religie i warto obydwie rozpoznawać i wzajemnie się kształcić niejako przez wzajemne zdobywanie wiedzy o sobie. Wojtek Bogaczyk, teraz on ma głos, ale wielka prośba też o krótsze pytanie niż pana Krzysztofa. Dziękuję. Dobry wieczór państwu. Panie marszałku Knesetu, bo chyba tak należy pana tytułować. Jako Polak czuję się odpowiedzialny za to, że władze pierwszej Rzeczypospolitej, Rzeczypospolitej Obojga Narodów, nie zdołały zapobiec pogromom Żydów dokonanych przez kozaków zaporowskich w czasie powstania Bogdana Chmielnickiego. Jako Polak czuję się odpowiedzialny za to, że władze II Rzeczypospolitej nie zdołały skutecznie zapobiec ekscesom antyżydowskim, tym kilku morderstwom, jakie miały miejsce w latach 30. Jako Polak nie czuję się w najmniejszym stopniu odpowiedzialny, nie zamierzam się czuć odpowiedzialny za pogrom dokonany przez bezpiekę sowiecką. Nie będziemy wchodzić już w skład, tak powiem, pochodzenia narodowego tych ubeków, prawda? Nie można porównywać tego zdarzenia z Kielc i próby takowej wcześniej, która się nie powiodła w Rzeszowie, z gigantycznym ludobójstwem dokonanym przez Niemców. I tu się... Dobrze, ale powiedział pan tutaj jednak nie do końca jednoznacznie tę kwestię. Otóż ja tutaj powiem tak. Jeśli chodzi o zbrodnie dokonane przez Niemców, to oni są odpowiedzialni jako naród, moim zdaniem, proszę państwa, a to z tego powodu, że oni Hitlera wybrali, oni głosowali na NSDAP. Hitler... Natomiast władze PRL-u... Przepraszam, kiedy ja powiedziałam, że Niemcy brali Hitlera, nie klaskaliście mi. To... Tu jest zasadnicza różnica pomiędzy odpowiedzialnością narodu rosyjskiego za bolszewizm, a niemieckiego, że Lenina oni nie wybierali i stali się pierwszą ofiarą bolszewizmu,
jako naród. Natomiast jeśli chodzi o władze komunistyczne w Polsce, to po prostu była agentura sowiecka, którą ja walczyłem od dziecka i którą pokonałem. I nie zamierzam za nich odpowiadać. Dziękuję bardzo. Ja rozumiem wasze poczucia w tej sprawie, naprawdę. Jednak analiza faktów będzie może trochę inna, nie wiem. Może właśnie wy sami robicie te analizy i tak dalej. Jednak w Polsce było tradycjonalnie PPS, potem PPR. Znaczy było dużo lewicowych ludzi i tak dalej. Bo może oni przeszli jakąś mutację do ekstremizmu podczas wojny, przez wojnę i tak dalej. To jest możliwe, ale tak naprawdę ja jeszcze raz chcę podkreślić. Ja powiedziałem, ja nie przychodzę tu was oskarżać. My rozmawiamy o pamięci, o historii. Na pewno nie stereotypowo, kochani. Tak, no w ramach jednak tej wzajemnej nauki nie ma wątpliwości dla historyków, że władza zainstalowana po wojnie pochodziła od Moskwy i ewidentnie była nam obca, a dla nas prawdziwymi socjalistami pozostał Zygmunt Zaremba, który musiał wyemigrować z kraju, i Adam Ciołkosz, który walczył na emigracji o to, żeby Polska była niepodległa. To są dla nas socjaliści. To jest ten nurt socjalizmu, który się wpisywał w tradycję niepodległościową, bardzo zresztą piękną, choć osobiście nie moją, bo mój światopogląd jest autentycznie bardzo daleki od socjalizmu, ale bardzo cenię polskich socjalistów, tych niepodległościowców. Natomiast jest oczywiście problem, nie na dzisiejsze spotkanie może należy to dzisiejsze spotkanie temu poświęcać, ale mamy oczywiście swoje problemy dotyczące faktu długiego trwania komunizmu w Polsce. I o ile nie mamy wątpliwości, że instalacja reżimu nastąpiła za sprawą moskiewskiego gwałtu, to z kolei długie trwanie i skutki tego długiego trwania komunizmu w Polsce no już przestają być tak oczywiste tylko i wyłącznie w perspektywie okupacyjnej. Ponad 3 miliony Polaków było członkami PZPR-u w latach 70. Bez wątpienia rodziny, które tworzyły aparat represji, to byli w zdecydowanej większości Polacy w latach 44-90. Mówię o tym długim trwaniu, to rodziny polskiego pochodzenia. Powtarzam, w latach 44-90 w długim trwaniu komunizmu w Polsce ewidentnie Polacy podtrzymywali ten okupacyjny system. My mamy swoje problemy, nie ma cienia wątpliwości. Natomiast nie mamy problemu z udowadnianiem historycznym, że to Moskwa zainstalowała nam komunizm i zdeprawowała część społeczeństwa polskiego tak dalece, że zdolni byli ci Polacy zdradzić własny system wartości. Pod wpływem słabości intelektualnej, również pod wpływem chęci do zrobienia kariery, to szczególnie dotyczyło polskiej inteligencji. Prawdziwa polska inteligencja była wymordowywana w latach 39-56. W tą lukę weszło pokolenie nowe, które nie było zdolne do podtrzymania w sobie takiego zestawu wartości twardych, z honorem, z miłością do ojczyzny, żeby nie poddać się reżimowi komunistycznemu, byli chętni do tego, żeby być beneficjentami reżimu. To dopiero po 56, po 68, po 76 roku stopniowo ta elita inteligencji komunistyczno-polskiej wchodziła jakby z powrotem w nurt kultury polskiej i polskich wartości. My mamy się z czego niewątpliwie spowiadać, natomiast ewidentnie, jako naród, natomiast ewidentnie możemy sobie powiedzieć, że tak jak zostaliśmy zdradzeni 1 września 1939 roku, tak zostaliśmy zdradzeni także układami jałtańsko-poczdamskimi i staliśmy się nie beneficjentami II wojny światowej, ale rzeczywistymi ofiarami. Ale mówię o tym, panie ambasadorze, i pan zresztą doskonale o tym wie,
właśnie w tym duchu takiego dialogu polegającego na tym, że naród żydowski i naród polski. Z jednej strony żyliśmy długie wieki razem, ale to nie znaczy, że mieliśmy te same zawsze cele. Ale to nie znaczy, że to źle. To nie jest niczyja wina. Taka jest historia narodów, że one prowadzą swoje dzieje wedle własnych konceptów, celów, systemu wartości i nie było powodu, dla którego Żydzi i Polacy mieliby być zawsze ze sobą w tej samej kolumnie historycznego dziejopisarstwa, później w wersji już spisywanej. Natomiast istotą jest to, że w przypadku Polaków i Żydów tak właśnie to, co pan powiedział, a co starałem się tutaj odczytać, tak jesteśmy tym sercem zespoleni, że jednocześnie ewidentnie warto, delikatnie mówiąc warto, żebyśmy sobie tą wzajemną inność rozróżnili, stwierdzili, że ona istnieje i wzajemnie ją docenili. Ale to jest możliwe tylko i wyłącznie wtedy i stąd moje pierwsze pytanie takie było, panie profesorze, kiedy znajdziemy grunt, a gruntem jest prawda. Prawda jako wartość, która ściga się z naszym, a my się raczej z nią ścigamy, prawda, z tym jest, umysłem. Prawda jest związana też z wiedzą, ja też klaskam, z wiedzą. Wiedza się rozszerza, kiedy jest dosyć ciekawych ludzi, że w ogóle się ciekawią tą sprawą. Demograficznie w Polsce o wiele więcej niż w Izraelu, ponieważ u nas to polskie pokolenie już znika. Jest bardzo mało mówiących po polsku w Izraelu. Drugi, trzeci, czwarte pokolenie polskich Żydów jeszcze nie bardzo się ciekawi. Ciekawi się prawdą, ale nie aż tak, że czyta dużo o naszej wspólnej i niewspólnej historii. To jest inteligencja, która jest kręgosłupem Izraela, ale przeważnie naukowa, wysoka technologia, fizyka, matematyka. To, że Izrael jest takim gospodarczym, rozwiniętym na piątym miejscu na świecie wysokiej technologii, farmaceutyki i tak dalej, to przeważnie drugi, trzeci pokolenie Żydów z Polski albo z Niemiec. Przepraszam. Więc to będzie się toczyło na takich spotkaniach i pięknie. Pan Jan Bodakowski. Jan Bodakowski. Ja mam takie pytanie przede wszystkim po pierwsze do autorki, drugie do pana profesora Szewacha Weissa. Zacznę od pytania do autorki. Nie czytałem książki i chciałbym się dowiedzieć, jaka jest jej struktura. Czy jest to zapis poglądów pana Szewacha Weissa? Myślałem, że pan się chce dowiedzieć, jaka cena to. Bardzo tania. jaka jest... Czy to jest zapis poglądów pana Szewacha Weissa, czy jest to zapis pani poglądów, które są refleksją z rozmów z panem Szewachem Weissem, bo tak przeglądałem i tak nie mogłem rozgryźć. I krótko mówiąc, kto jest odpowiedzialny za to? No, muszę powiedzieć, że zdecydowanie biorę całą odpowiedzialność na siebie, ale oczywiście, tak jak mówię, uczyłam się innego spojrzenia i patrzenia innymi oczami. I mogę powiedzieć tak, że starałam się, żeby to było wyraźnie zaznaczone, które poglądy są moje, które poglądy są profesora Weissa, bo już spotkałam się z... ze strony pierwszych czytelników z pewnymi zarzutami, że przedstawiam poglądy, które na pewno nie podobałyby się profesorowi Weissowi. Co, to znaczy ja mówię, że spotkałam się z takimi głosami, na co mogę tylko odpowiedzieć, że profesor Weiss książkę przeczytał i nie zgadzając się ze wszystkim, zaakceptował ją. Swój udział w niej, tak. Także nie ma tam nic, nie ma... poglądów, które by raziły jego, załóżmy, poziom pojmowania etycznego pewnych spraw. Nie ma spraw etycznych, wszystko. Tak, tak mogę odpowiedzieć. I wydaje mi się, że tam bardzo wyraźnie jest napisane, czy, które poglądy są moje, wyraźne są zaznaczone rozmowy z profesorem. Także sądzę, że nie będzie problemu. Natomiast książka jest skonstruowana tak, że
po pierwszej naszej rozmowie przyszły mi do głowy trzy tematy. To były tematy na temat Boga, ale nie związanego z judeo, z judaizmem ani z chrześcijaństwem, tylko po prostu Boga. Każdy ma swojego Boga. To jest odpowiedź też na wstęp pana profesora Żaryna. Po prostu wydaje mi się, że Pan Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo i człowiek też stwarza sobie swojego własnego Boga, o czym zresztą profesor Weiss często mówi. Drugi temat to były właśnie sprawy polityczne. A propos, tu mogę powiedzieć, rok 68 jest bardzo dokładnie opisany. Bez wydawania ocen i werdyktów, ale są przedstawione po prostu te wszystkie sprawy, o czym pan mówił. A trzeci wątek, jak gdyby to była właśnie, to były sprawy moralne, filozoficzne, dobra i zła i wspólnie po prostu rozmawialiśmy na ten temat. Także te trzy wątki, czasami to wygląda tak, jakby były oddzielne fragmenty, ale one się gdzieś tam łączą konsekwentnie i to jest odpowiedź. Tak. Tak, zmierzają do celu. Ja, jeśli można, tylko dopowiem jako czytelnik tej książki, że rzeczywiście są te wszystkie trzy wątki. Dla mnie szczególnie istotne wątki to zdecydowanie te historyczne i one są warte też polemiki. Choćby właśnie wspomniany rok 68 jest bardzo ciekawie poprowadzony intelektualnie przez pana ambasadora, pana profesora Szewacha Weissa, ale to nie znaczy, że on jest tożsamy z naszą pamięcią o 68 roku. W naszej pamięci polskiej dominuje bardzo wyraźnie rok 68 jako dwie rozdzielne w dużej mierze, przepraszam, dwa rozdzielne w dużej mierze wydarzenia. To znaczy pierwsze wydarzenie to jest ewidentnie bunt młodego pokolenia, które nie przyjmuje gomułkowszczyzny i pożąda wolności. I to jest nurt, który nie ma w ogóle wiele wspólnego z tym zjawiskiem, które nazywamy, co też pada w tej książce, rzecz jasna z odwołaniem się do autora, czyli Witolda Jedlickiego i środowiska kultury, do walki między Hamami i Żydami, czyli dwoma stronami wewnątrz aparatu partyjnego, które to strony potrafią niejako włączyć część społeczeństwa polskiego do tego, żeby okazali się antysemitami. To są dwie zupełnie inne... A my w Izraelu wtedy byliśmy szczęśliwi, że przyjeżdżała taka inteligencja do nas. No coś. Tak, a na przykład oni byli tak potrzebni nam, że nie macie pojęcia. Właśnie, a Stefan to wygląda jak współpraca. Zgadza się, a Stefan Kisielewski pisał o 68 z kolei, cholera, to może by tych przynajmniej Żydów, którzy byli komunistami, to wysłać na Syberię, a nie na Zachód, bo my nie możemy wyjechać na Zachód. To są te różne perspektywy, prawda? Ale ewidentnie 68 rok to jest także bunt pokolenia, młodego pokolenia, w którym tak zwani komandosi są marginesem. Oni są stroną, która w dużej mierze uczy się na 68. Sam zresztą Jacek Kuroń potem we swoich świetnych różnych wspomnieniach o tym opowiada, że oni jako młodzież komunizująca nie do końca rozumieli w gruncie rzeczy, że te hasła, które są hasłami roku 68, one nie mają nic wspólnego z ich wewnętrzną polemiką wewnątrzmarksistowską. Tylko ci młodzi ludzie żądają wolności. I oni się niejako zaczęli uczyć polskości poprzez właśnie ten niejako razem wprowadzony do krwioobiegu polskiego rok 68. Także mamy znowu swoją własną, bardzo ciekawą, wydaje mi się, pamięć roku 68, ale przyjmujemy, bo musimy przyjąć, że z punktu widzenia z kolei Żydów polskich ten rok 68 to jest przede wszystkim niesprawiedliwość, wyrzucenie, pozbawienie możliwości dokonania własnego, suwerennego wyboru, gdzie ja chcę żyć, kim ja chcę być. Wymuszanie na Żydach, że mają być opowiadającymi się, czy są Żydami, czy Polakami, jest to sprzeczność, jest oczywiście zjawiskiem, które sobie komuniści wymyślili dla łatwiejszego rozwiązania własnych problemów. I nic dziwnego, że strona żydowska będzie ten rok 68 pamiętać, ale nic dziwnego, że my go pamiętamy zupełnie inaczej. To jest właśnie ta
ta różnica historycznego widzenia tych samych wydarzeń i warto o tym rozmawiać z pełnym szacunkiem i z pełną ochotą do rozpoznania wzajemnego punktu widzenia. I jeden punkt widzenia i drugi jest prawdziwy, żeby była jasność. Prawda nie polega na tym, że jest niemożność znalezienia w niej rozbieżności. Rozbieżność jest też zjawiskiem mieszczącym się w prawdzie. I to jest to, co jest w moim pojęciu bardzo ważną zachętą idącą w kierunku dialogu polsko-żydowskiego. Jeszcze jedno pytanie. Jeszcze można, przepraszam, bo pan Bodakowski jeszcze chciał jedno, ale... Jedno szybkie pytanie do pana profesora. Kochani, my... Tylko pan profesor daje te zawsze sygnały. Warto skończyć, kiedy jeszcze... Tak jest, kiedy jeszcze ludzie są. Jeszcze ludzie są, bo tak na końcu my zostaniemy z pytaniami i krzesłami. Ostatnie pytanie. Jest pan przedstawicielem izraelskiej lewicy. Chciałbym się zapytać o kwestię, którą podnoszą bardzo często młodzi twórcy lewicowi z Izraela, o to, że polityka... prawicy izraelskiej, taka, którą na Zachodzie się nazywa polityką rasistowską wobec Palestyńczyków, w pewnym stopniu skrzywdziła samych Izraelczyków Żydów. Nauczyła ich akceptacji przemocy. Czy ten syndrom występuje? Czy ta polityka właśnie wobec... To jest ciekawy temat na naprawdę na inne spotkanie. Powiem krótko. Moja partia była na czele Izraela, kiedy wybuchła ta wojna sześciodniowa. No i ta wojna przez jeden tydzień zmieniła wszystko. Myśmy byli małym państewkiem, pół zachodniej Palestyny, bez Judei, bez Samarii. Jerozolima była rozdzielona na dwie części. Część właśnie żydowska, religijna była w rękach Jordanu, a ta nowa część była stolicą Izraela. I od tego czasu, po sześciu dniach, staliśmy się taką regionalną imperią, w cudzysłowie. Od 15 tysięcy kilometrów kwadratowych do 131 kilometrów kwadratowych. Cała Półwyspa Synaj, i Judea, i Samaria, i Strefa Gazy, i Góry Golana, i kto wie. Z punktu widzenia wojskowego to jest jeden z walk, że w każdej akademii wojskowej się uczą, jak to się zdarzyło. Ale nie mówimy teraz o bohaterstwie izraelskim i o cudach tych wojennych, właśnie w tej sprawie. Od razu ujawniły się kilka planów. Jedna strona Partii Praca, na czele Jigala Alona, sam był generałem i dowódcą podczas wojny na niepodległość, on stworzył taki plan, że trzeba się szybko jednak od nowa tak rozdzielić, i niech oni sobie stworzą Federację Palestyńsko-Jordańską, znaczy Judea, Samaria i tak dalej, razem z nimi. I my wrócimy mniej więcej do swoich granic przed tą wojną, może z jakimiś wymianami terytorialnymi na bezpieczeństwo dwóch stron. To się niestety nie udało. Ben Gurion, to były jego ostatnie lata życia, on siedział sobie w swoim baraku na pustyni w Negewie. Był kibucnikiem i pracował tam w stajni, ale wszyscy ciekawili się, co on ma do tego powiedzenia. On powiedział, jak najszybciej powinniśmy my stworzyć samodzielne państwo dla Palestyńczyków. Egipt to nie zrobił, byli 19 lat pod okupacją egipską, Strefa Gazy. Jordan to nie zrobił. Byli pod okupacją jordańską mniej więcej, to my, ale on zmarł. I wtedy się stworzyła w Partii Pracy taka grupa pokojowa i my do dzisiaj myślimy, że każdy dzień dalszego ciągu, to nie jest okupacja izraelska, ponieważ Strefa Gazy jest całkiem, jest swoim państwem, nawet nie jest okrążona Izraelem.
Z naszej strony codziennie 1000 stirów z towarem, a ze strony Egiptu zero. Ale oni strzelają, to my strzelamy też i ta strzelanina to jest paskudna sprawa. Paskudna, tragiczna. Natomiast oficjalne podejście, oficjalna platforma tego rządu, który jest prawicowym rządem na czele Benjamina Netanyahu, już czwarty raz na czele Benjamina Netanyahu, to są wyniki wyborów. Tak to jest, nie ma. Tak? Więc jednak on dalszym ciągiem mówi o tym, że powinno powstać dwa państwa, jedno palestyńskie, jedno izraelskie, zmiany granic i tak dalej, i tak dalej. Ale ogólnie mówiąc, to psuje, jak ty rządzisz innym narodem, to psuje ciebie też, jeszcze jak. Psuje, no co. Teraz sprawa jest bardzo tragiczna, ponieważ nie ma tak naprawdę z kim podpisać umowy. To, co się dzieje na Bliskim Wschodzie dzisiaj, ta niepewność, kto będzie rządził w Syrii, to z kim podpisać umowę co do Gór Golanu, co się będzie działo w Jordanii dokładnie, jeśli coś się zdarzy w Arabii Saudyjskiej, albo jeśli ten chalifat islamski zejdzie na południe. Nie wiemy. Bardzo dobrą współpracę mamy z Egiptem, bo mamy umowę pokojową z Egiptem i z Jordanem. Ja miałem zaszczyt być przewodniczącym Knesetu, kiedy podpisaliśmy te dwie umowy. Pamiętam te spotkania osobiste z Yasserem Arafatem. Spotkałem się z nim 6 razy. Jeszcze kiedy żył Yitzhak Rabin, była ogromna nadzieja. Także sytuacja teraz jest związana, dalszy ciąg, z dziejami tej tak nazwanej wiosny narodów na Bliskim Wschodzie. Ale bardzo dużo, większość Izraelczyków chcieliby już skończyć tą wojnę i nie rządzić innym narodem. O, bardzo, bardzo ładne przesłanie. Szanowni Państwo, ja dostaję sygnały od pana Szewacha, że powinniśmy rzeczywiście nasze spotkanie powoli kończyć. Chciałbym, żeby ostatnie pytanie, to było ostatnie pytanie pani, która się zgłaszała już od dłuższego czasu, a pan Krzysztof na pewno już nie. Natomiast nie. Pani kulturze, na pewno tak. Kulturze nie możemy i, odmówić. Bo dłużej się już nie możemy tutaj być. Bardzo proszę zadać pytanie. Bernardzie, czy można prosić o podanie? Elżbieta Sobutka, były konsul generalny w Monachium i w Kolonii i stąd znam Państwa Krygierów. Szanowni Państwo, dzisiejszy wieczór to bardzo wielowątkowa i ciekawa dyskusja, ale punktem wyjścia i przyczyną tego naszego dzisiejszego spotkania jest książka pani Joanny Krygier. I pan, panie profesorze, jest wszechobecny w tej książce, aczkolwiek nie jest pan jej autorem. Natomiast jest pan siłą sprawczą, wielką inspiracją i wszechobecny jest pan w tej książce. Prawda, nie jestem autorem, jednak warto kupić tą książkę. I dlatego moje pytanie, panie profesorze. Wyjść bez książki, panie profesorze, to grzech. I dlatego moje pytanie, jak zechciałby pan zarekomendować tę książkę właśnie, to jest pytanie dzisiejszego wieczoru, żeby ci, którzy jeszcze jej w ręku nie mieli, zechcieli bardzo, ją kupić bardzo, i przeczytać, więc bardzo, bardzo proszę. Bardzo ważny dokument w sprawach moralnych, religijnych, podstawowych. Dla ludzi, którzy się ciekawią jednak tą wspólną, niespólną historią i losów żydowsko-polskich, polsko-żydowskich, wspólna ofiarość, wspólne życie i niewspólne, antagonizm i bliskość, zderzenia i bliskość. Warto przeczytać tą książkę, chociaż Szewer Weiss się tam ujawia. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i Państwu za to, że Państwo przyszli. Pani Joannie, że napisała tę książkę,
a panu profesorowi rzecz jasna, że uświetnił ją swoim intelektem, swoim sercem, które bije także, jak się okazuje, po polsku. No i miejmy nadzieję, że będzie coraz... że będzie coraz to gościem w naszym tutaj Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich.